Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Wojtek. Pragnę was przywitać w kolejnym i to będzie ostatni odcinek z serii Prince of Persia. Nie wiem, jak długo on będzie trwać, ale postanowiłem, że w tym odcinku serię zakończę w całości, bo myślę, że nie opłaca już się bardziej na powiedzmy większą część odcinków to wszystko tutaj nam mieszać. Więc zakończymy sobie w tym miejscu i weźmiemy się za jakąś nową serię, ale to jeszcze zobaczymy. W sumie z czego? Dobra, tutaj chyba musimy... Tak, tutaj musimy dołem przejść. Hop. Hop, 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 hop. Aha. Tu się nie da. Dobra. Mądry Wojtuś chciał skakać. Tak, koniecznie musimy się napić. Najbardziej chyba w chwili obecnej brakuje mi sztyletu czasu. Chociaż... posiadając nasz dosyć fajny miecz, który naszych przeciwników zabija za jednym uderzeniem, myślę, że możliwe, że nie będziemy mieli aż takiego wielkiego problemu. Dobra, tutaj na górę. Do tyłu. Teraz gdzie, przepraszam? Na drugą stronę mamy przeskoczyć? No jasne. Nie tak to miało wyglądać. Będziemy musieli chyba włączyć widok pierwszej osoby. Zobaczymy, gdzie to tam trzeba się konkretnie dostać. Dobra, łap się. Chyba, że... Chyba, że na to mamy się złapać. No bo tutaj w sumie nigdzie nie spróbujemy. A jednak tutaj i tutaj mamy teraz... do góry wejdź, skocz na bok. Na bok. To jest właśnie to, o czym się obawiałem najbardziej, czyli te pier... O kurde, nietoperze. Tutaj najbardziej, słuchajcie, obawiam się tego, że będziemy dosyć często mieli jakieś tam... Powiedzmy, fejle, niestety. Nie, napiłem się wody. Dobra. Miejmy nadzieję, że jakoś to nam pójdzie. Do góry. Albo może... No nie, to nam nic nie da. No. Chodźcie, nietoperze, chodźcie. Dobra, wszystkie zabite, więc nie powinno być problemu. Teraz tak, tutaj dojdźmy do końca. Schowaj miecz. Właśnie, możemy się chyba puścić. Ok. I teraz co tu trzeba zrobić? Na górę? Nie wiem właśnie, czy na górę. Kurczę, jakoś to skomplikowane tu wszystko. No nie wiem, spróbujmy. Tak, ale chyba wiecie co? Chyba jednak tutaj na górę, bo tutaj widzę, że... Mamy coś do złapania się, ale... Czekajcie, to zrobimy to inaczej. Hop. I teraz. Dobra. Tutaj chyba znowu do góry. Oho. Dzień doberek. Patrzcie, ona sobie tak przychodzi, jak gdyby nigdy nic, a nam zostawia całą walkę. Potwory jej w ogóle nie widzą. No plusem jest to, że ten miecz porządnie... Wow! Plusem jest to, że ten miecz tak na dobrą sprawę nam od razu... Aaaa! Wstawaj! Kurde! Nie, nie, nie. To nie miało miejsca. No to nie miało miejsca. Jesteśmy tutaj, tak? Ale ja mam znowu mało życia. Kolender, wiecie co? Ja się muszę wrócić. Sorry wielkie. No naprawdę, musimy się wrócić, bo bez tego życia to ja naprawdę mogę sobie, kurczę, porządnie zepsuć grę. Nie doskoczę. Zrobimy to w inny sposób. Chcesz wyjść przed końcem mojej opowieści? Tak, chcę wyjść przed końcem twojej opowieści. Chcę po prostu sobie czytać grę w momencie, kiedy... Dokładnie. Dobra.
Zupełnie zapomniałem, że właśnie tutaj w momencie, kiedy nam się wczytuje gra, cały zapis nam się również nie wczytuje w 100%. No tak, tylko że teraz będziemy musieli na nowo walczyć z tymi głupimi nietoperzami. Jak to wyjdzie, to zobaczymy, hop. Teraz tak. To co lubimy? Do tyłu, do przodu. W bok? Nie, do przodu tu szło chyba. Tak, do przodu. No. Chociaż w sumie te nietoperze możemy ich uniknąć. Tak, kurde. No nie wierzę w to! Ja, czemu on mi spadł? Nie, to też nie miało miejsca. No nie miało miejsca, nie miało, ale to kurde, coś kolego nie kminisz zbytnio. Ach, powiadam wam, tragedia. A ja chcę dzisiaj osiągnąć 100% gry, czyli ją po prostu przejść. Obawiam się tego bardzo, ale jesteśmy już bliżej niż dalej. Dobra, pij tą wodę szybciej. Właśnie najbardziej mi tego sztyleta brakuje, kurczę, bo jednak to było fajne z tym, że mogliśmy sobie cofnąć czas w razie, gdybyśmy właśnie spadli czy coś w tym stylu. Nie byłoby większego problemu, no ale już niestety dziewucha nam ukradła, no to... Czyli jednym słowem z tymi wróć, z nietoperzami musimy koniecznie walczyć. What the fuck? To nie było. Kolejna bezsensowna śmierć. Dlaczego on spadł? Nie wiem. Ajajajajajajaj. 7 minut. A ja nie przeszedłem nawet kawałka gry. Tragedia. Powiem wam, że tragedia. Dobra, tutaj, do przodu, hop. Złapałeś się. Czekajcie, teraz tak. Nie no, jesteśmy na wprost. Ciekawe, czy... No, nie spadł tym razem. No. I spadasz, do góry wejdź. No, wiem, że tu trzeba równowagę zachowywać, ale... Dobra, zbite. Jest okej. Możesz się puścić. Nic ci się nie stanie. Hop. Dobra. I tutaj nie powinniśmy już mieć większych, słuchajcie, problemów z tymi barankami, które nas tutaj będą. Ja przewijam... Aha, nie mogę przewinąć. No tak, wczytaliśmy grę. Nie wiem, czy widzieliście tą... Bardzo bym wręcz powiedział dziwną... pozę i to dziwne wyrzucenie mojego bohatera na bok. Tutaj na szczęście będziemy się, słuchajcie, bronić. Dobra, pierw standardowo tych dużych. Sio. Nie, no ten miecz jest po prostu elegancki. Jeszcze jakbyśmy mieli do tego nasz Dagger of Time. Kurczę, to byłoby po prostu piękne. Marzenie, nie gra. Ale wiadomo, za łatwo też być nie może. No dobra. Tutaj latamy, skaczemy. Co dalej? Sporo łażenia. Zapiszmy. 93%. No jak na taki, jak na taką krótką, bym powiedział, przygodę. 10 minut, 3%. No byłoby szybciej, gdybym nie zlamił. Dobra, życie koniecznie. Życia zawsze. Zawsze wezmę. Hop. Odwróć się. Dzięki. No aha, czyli tutaj w ten sposób. Nawet chyba byśmy nie mieli możliwości przeskoczenia. Wejdź do góry, odwróć się i skacz do przodu. Dobra, tutaj jak to zrobić teraz?
Później chyba musimy złapać tej belki, nie? Ale mam dziwne... Cały czas mam dziwne takie przeczucie, że nie doskoczy mi do tego. Och, na szczęście się złapał, dobrze. Na drugą stronę. Owszem, i teraz gdzie? Tu? Jest jakaś półka? Nie wierzę. To jak ja mam tam wejść, skoro nie ma... Nie. To... Skoro nie ma żadnej półeczki, to jak ja mam tam się kurczę wskoczyć? Weird. Bardzo weird bym powiedział. A czekajcie, wiecie co? Tutaj mam jakąś na dół do zejścia. Nie wiem, czy to jest mi do czegoś specjalnego potrzebne. Nie, chyba nie. No dobra, i teraz jesteśmy tutaj. I co teraz? Bo teraz tak, tutaj nigdzie nie przeskoczymy. Tutaj w żaden sposób nie wejdę na górę, chyba że... A, dobra, to trzeba było tak zrobić, okej, dobrze, już jest ogarnięte. Tutaj chyba nas nic nie czeka ciekawego, idźmy tędy. Tak myślałem. Zapraszam. Dobra, wszystkie zabite. Tu coś jest? Ukryte? Nie. Kurczę, już myślałem. Dobra, tu już widzę wspinaczkę, dosyć porządna po ścianach. Hop, 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 hop. Teraz pytanie, wyżej coś jest? Nie. Znowu nietoperze. O! Ćwaniaczki, kujcie. Wszystkie? Wszystkie. Dobra, już mi tu żaden truć dupy nie będzie. Dobra. Boże, to w grze taki dziwny dźwięk. Ja się zastanawiam, co mi tak w tych słuchawkach dzwoni, słuchajcie, to... No i tutaj jak tędy mam przejść? Tak. Tu rozumiem, złapiesz się tego, mam nadzieję, dobrze. Widzicie, tak na dobrą sprawę, im dalej, kurczę, w grze, tym człowiek odczuwa taką, bym powiedział, wręcz większą presję. Dobra, jest okej. Najbardziej mnie ten dźwięk denerwuje. No chodźcie. Czekam. Ha! Nie wyszło wam. Jeszcze dwa musimy ubić. Dobra, czysto. La 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 la. Nie, książę, nie. Nie tak prędko. Co, tutaj wyżej? Jeszcze mamy wejść, tak. Zdecydowanie. A tutaj jak? Aha, tutaj mamy półkę. Okej. Teraz rozumiem tutaj. Ta nam się zaraz schrzani. Myślałem. Hop. No nie, tutaj chyba musimy zejść w tą stronę? Dobrze. Aha. I tutaj do tyłu. Dobra. Na razie się złapalim. Tylko teraz jest kwestia... Gdzie my mamy tutaj przejść? Czy my mamy zejść na dół? Czy mamy jakoś wejść, przejść na górę?
Holender. Nie, tą stroną, książę, tą stroną. Trzeba zejść na dół. No, przechyl się na to, dzięki. Aha, i tutaj będziemy, zważywszy, że mamy większą... Tak, tutaj musimy zejść skakaniem. Tak, tutaj jak widzicie mamy znacznie większą przestrzeń na to, żebyśmy mogli sobie takich skoków dokonywać. Wow. Było blisko. Jednym słowem, to się nam rozwaliło, więc chyba musimy przebiec po ścianie, ale mam ku temu obawy. Hop. Dobra, idziemy na górę. Znowu to dziadostwo przylazło. Sio! No w tym rozdziale, słuchajcie, wyjątkowo dużo jest tego paskudztwa. No dawać jeszcze raz. Podlećcie. Dobra, wszystkie. No, wiesz co? No tak, tutaj muszę teraz uważać schowaniem miecza, bo jak schowam miecz, to mi Holender spadnie na dół. Cwaniaki, kurde. Wow, panie, pan się, kurde, nie... Czekajcie, do tyłu. Dziabnął mnie! Średnio tu coś widzę, co się dzieje. Dobrze, nam idzie na razie. Naprawdę, na razie... Co jak co jest w miarę okej. Ale cały czas jest mi brak tego sztyletu. Kurczę, żeby... Wiecie, w razie czego tą grę jednak wrócić i żeby nie mieć, zaczynać od checkpointa. No ale cóż, no nie poradzimy nic na to, kurczę. Tutaj gdzieś ogólnie widziałem, że jest zapis gry. A tutaj mamy, tak? Dobra, zobaczmy ile procent tym razem. O Boże. Znowu jakieś strasznie skomplikowane latanie. 95%, no. Następnym razem tamten opowiadać od tego fragmencik miejsca. Był troszeczkę, bym powiedział, krótszy od tego, a łatwiejszy. I dała nam 3%. Dobra. Czekaj, to nie tak. No nie, to nie tak. To nie tak, mój książę, masz rację. I to też nie tak. To jak, przepraszam, miałem przejść to? Nie, to też nie miało miejsca. To jak ja mam tu dojść, coś zrobić? Nie wchodź w ten safe! Jak sobie życzysz. Nie zapisuj. Co ja mam tu zrobić? A, tu jest pal jakiś. Tylko, że... Czy ja nie wejdę na górę z powrotem? A nie, weszliśmy. Wow. Było blisko. Tak, teraz będę się tak obracał. Oj, mówię wam, to sterowanie czasem si się strasznie. Teraz... Tutaj i teraz się rozhuśtamy i powinno się udać. Dobrze. Teraz do góry. Łap się wyżej półeczki. Hop. I do tyłu.
prawidłowo. Teraz tutaj rozumiem, tak? Tak. Dobra, tutaj już widzę, że kolejna latanina po ścianie nas czeka. Tutaj w sumie też bym mógł spróbować przejść po ścianie. Myślę, że byłoby szybciej. Ale jak tutaj dalej iść? Chyba musimy zejść na dół jakoś. Nie wiem, ja podejdę tutaj do tej wieżyczki i zobaczę, czy... Aha, tutaj jakbyśmy... Tutaj chyba też będzie... O, właśnie. I tutaj teraz jest problem i dylemat. Jak tu zejść? Bo tutaj nie zejdziemy, ale... Czy ja mogę tam spaść bez problemu większego? Nie. Ale to nie tutaj. Już tu nic nie ma. Nie. No nie, nie, nie. No nie wierzę. Tutaj te checkpointy są... Tak bardzo z dupy wzięte. A ja tak bardzo lewituję w powietrzu. Książę do góry, nie na boki. Nie będę ukrywać, że tutaj mam już problem. Jeśli mam być szczery z tamtym momentem, bo tamto ja nie mam zielonego pojęcia, gdzie iść. No tam nie wejdziemy, bo tam w sumie już byłem. I, a czekajcie, a... Aha, to był ten, dobra. Teraz. Tu mam jakąś... Ale nie no, to na pewno nie jest od tego. Tyle przegrać. Dobra, tutaj raczej nic nie... Czekajcie, tu mam jakąś coś, ale to chyba nie jest od tego. Słuchajcie, nie no, ja muszę koniecznie dostać się tam do tych rozwalonych ruin, ale gdzie kurczę dalej? Pojęcia nie mam. No bo tak, tutaj nie przejdziemy. Jedyna droga, która nas prowadzi, to prowadzi nas do tego miejsca, ale... Tutaj, tak, tu się nigdzie nie złapię. Zobaczmy, co jest w dole. Stanowczo to nie jest to miejsce. Tu na dół nie zejdziemy. Wyżej chyba raczej... A może właśnie trzeba wyżej wejść? Spróbuję. A jednak wyżej, dobra. Szkoda tylko, że nam nie pokazali, że jednak wyżej powinniśmy... skoczyć. Tu mamy wodę. Woda mi niepotrzebna, bo mam. Uleka, na. Tutaj po ścianie przebiegamy sobie. Znowu. Dziadostwo nas nawiedza. Chyba dziadostwo uciekło. No i prawidłowo. Znowu. Zamiast bić mi szkielet, znaczy te nietoperze, to kurde bije te ściany. Dobra, uciekły. Hop. Że tak powiem, chyba ktoś sobie żartuje. Gdzie mam teraz przejść? Tam? A nie, tutaj mamy do łapania, dobra. Aha, świetnie! To nie było. Ciekawe, od kiedy zacznę. Odtąd. Jak jest to cwane. Hop. Dobra. Teraz nie wiem, czy do góry, czy na bok, czy... Aha, tutaj. Hop. Dobra, wejdźmy. Nie mam bladego pojęcia, czy dobrze idę, ale chyba tak, bo innej drogi tutaj nie ma.
Okej. Jest coraz gorzej. Teraz gdzie? Do tyłu? Aha, tu mieliśmy tam i do przodu. Dobra. No, koleżanko, coś ci troszkę tutaj chyba nie wyjdzie z walką z tymi panami. No, mam bez nic. Uła. Tyle dłużej. Ale mam nadzieję tylko, że zachowaliśmy nasz miecz. Byłoby miło, gdyby tak było. Super. Te frajery, które nas kurcze podbijają, to znaczy podcinają. Ej, zostaw mnie! No kurde, znowu to samo się robi! Sorry. Nie da rady. Słuchajcie, jak oni nas otoczą w czwórkę, to nie wiem, jakbyśmy próbowali. Nie ma możliwości ich zabić. No wiecie, oni wszyscy... Jest ich czwórka i po prostu cała czwórka będzie w jednym i tym samym momencie nas atakować. No to jesteśmy w dupie, tak? Ja tu robię, próbuję zrobić unik. No to są najbięksi, kurna, popaprańcy. Ja pierdykam. Przestań mnie atakować, baranie! Za dużo ich tu jest. Stanowczo. Znowu się bronię i znowu obrywam, pomimo tego, że nie powinienem, no ale... Czekaj! Dobrze. Żresz glebę. Dobra, co teraz? Zapis gry. Już chyba ostatni. To są chyba wszystkie miejsca, które żeśmy odwiedzili, coś mi się tak wydaje. No. ...89%, znaczy wróć, 99-98%. ...tego miejsca. Dzielnie walczyłem i ciąłem wrogów. Honor i chwała były przy mnie. Ale mimo iż walczyłem, dopóki piaski pustyni całe nie zalały się krwią, nie mogłem ożywić martwych.
To jest koniec? Nie. Nie. Dziewczyna jest nieważna. Daj mi sztylet, a ja dam ci moc. Życie wieczne będzie twoje. Żyj wiecznie, kiedy kochani przeze mnie nie żyją i to mnie za to trzeba winić. Wybieram śmierć. Okej. Chyba wszystkie cutscenki nam się od tyłu robią. Nie bój się. To należy do ciebie. Sztylet czasu? Ale on jest zamknięty w skarbcu mojego ojca. Jak? Większość ludzi myśli, że czas jest jak rzeka, która płynie szybko i w jednym kierunku. Ale ja widziałem twarz czasu i mogę ci powiedzieć, mylą się. Czas to ocean podczas burzy. Możesz się zastanawiać, kim jestem i dlaczego ci to mówię. Usiądź. A opowiem ci historię, jakiej nigdy dotąd nie słyszałaś. Przede wszystkim wiedz, że jestem synem Szaramana. Dlatego przybyłem. Ostrzec ciebie i twego ojca, by aresztował wezyra, nim on zdradzi ciebie i sprowadzi na nas klęskę. Jego sygnał to płonąca strzała wystrzelona w powietrze. Przeszkodź mu, a armia mojego ojca będzie wiedzieć, że zdrajca został zdemaskowany. Oni zawrócą. Dziwna opowieść, rzeczywiście. Znam jej prostszą wersję. Perski żołnierz, rządny chwały, wtargnął do komnat córki Maharadży i został zabity przeze mnie. O, czyżbyśmy musieli walczyć? Dla własnego bezpieczeństwa sugerowałbym, abyś uciekała. Zajmę się tym intruzem. To nie koniec. Matko Deva, to jest sam Bachi. Co on kombinuje? Co to za czarnoksięstwo? Natychmiast przestań! Moja pani, on przybył tu, aby cię porwać. Mam nadzieję, jak że... ja mam z tym dziadostwem walczyć? On cię zdradzi! Wszystko stanie się tak, jak przepowiedziane. Jak ja mam z tym... Co za inwencja. Nie zapominaj, że to perski żołnierz. Czyli od góry też go nie możemy, widzę. To, co ci mówiłem, to nie żadna opowiastka. To się zdarzyło. To znaczy... Dopiero się zdarzy. No nie wierzę, nic mu to nie zrobiło. O, teraz dostał. Dobra, jeden zbity. Twój upór jest godny podziwu. Matko Deva te Sambahi. Teraz pewnie dwa powstaną. Nie, znowu jeden. Niech stanie przed mym ojcem. On go osądzi. Wezyrze, rozkazałam ci przestać. Masz tak, bo wezyr cię posłucha. Słuchać?
Wystarczająco długo przyjmowałem rozkazy od zgrzybiałego głupca i marzącej się smarkuli. Twój ojciec był wielkim wojownikiem w młodości, lub też tak się światu przedstawiał. Szkoda, że jego syn nic po nim nie przejął. Chociaż może ojciec i syn są trochę podobni. Czekajcie, jakbym użył... Wydają się mieć równy apetyt na łatwy łup. Marnujesz oddech. Jakże mało musisz posiadać. Nic nie da. Dostrzegasz mą ułomność. Zajmę się tym intruzem. Skubaniec ma tyle życia. No zabij to. Dziadostwo. Dobra. Dobra, może... Naprawdę myślałeś, że możesz mnie pokonać? Bym sztyletu bić nie mogę. Ostrożnie, tylko się nie zmęcz. Matrudivate Samprahi! Znowu... Nie mogło was... A, dobra, będzie uciekał. Żebym kurna w niego trafił. Ej, no chodź. Ciężki jest skubaniec. Nie powiedziałbym, że ta walka należy do jakichś takich, wiecie, strasznie trudnych i skomplikowanych walk, tylko że problem polega na tym, że te nasze ataki robią mu na tyle mało, że... O! Oberwał. W końcu. Ale wydaje mi się, że to jeszcze nie koniec. I tak to się kończy. Jak poczuje się Maharadża, gdy dowie się, że jego jedyna córka została zamordowana przez syna jego wroga. Okej? Takie to łatwe? Mogłem być nieśmiertelny. Trup. A więc to prawda. On był zdrajcą. Weź to. Zwróć do skarbca swojego ojca. I strzeż dobrze. Powinnam ci podziękować. Ale dlaczego wymyśliłeś tę fantastyczną opowieść? Masz mnie za dziecko, które uwierzy w takie bzdury? Powiedziałam, że powinnam ci podziękować, ale na zbyt wiele sobie pozwalasz. Wymyśliłeś tę fantastyczną opowieść. Masz mnie za dziecko, które uwierzy w takie bzdury? Masz rację. To była tylko opowieść. Czekaj. Nawet nie znam twojego imienia. Po prostu mów mi Kakolukiem. A jednak nie do końca. Taka magiczna opowiastka. No dobra, słuchajcie, ale nasza przygoda w księciu Persji się kończy. Chyba będą napisy końcowe. Tak czy nie? Nie wiem, słuchajcie, na razie nic się nie dzieje.
W każdym razie dziękuję wam za obejrzenie tej serii. Tak, jednak napisy końcowe sobie to ominiemy. Także słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, grę udało nam się przejść no chyba raczej na 100%. Zajęło nam to coś koło 6 godzin, chyba 12 odcinek jest, więc gra też nie jest jakoś tak strasznie długa. Dobrze moi drodzy, także cóż, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tej serii. Nie zapomnijcie, jeżeli się podobało, zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanału. Na dzisiaj to tyle, trzymajcie się i do usłyszenia w następnych seriach. Cześć!